Witajcie na moim kanale. Z tej strony Forestman. Dzisiaj witam Was z Beskidu Wyspowego, z drogi na taką górkę Szczebel. Jest to taka średnia górka, wysokość 977 metrów nad poziomem morza. Szlak jest taki bardzo przyjemny. Tak delikatnie wznosi się cały czas w górę. Pogoda jest też bardzo fajna. Jest wilgotno, chłodno, przyjemnie. Słońce jeszcze jest schowane za chmurami. Także ogólnie jest bardzo fajnie. No i jak widzicie, piękny las jest dookoła. Także może tym razem nie zarzucicie mi, że jestem nieprawilny i uprawiam turystykę zamiast bushcraft. Ale taka odskocznia też jest potrzebna. Ostatnio byłem na nocce w lesie, także teraz czas, żeby się wybrać, połazić po górkach. No cóż, no zachęcam do oglądania dalszej części filmu i do zobaczenia na szlaku. Tutaj widzicie, jest
jaskinia zimna. Długość, ja wiem, jakieś 25 metrów. No ale co, no niestety nie wejdę tam, bo no, zapomniałem latarki. A bez latarki to marne szanse, żeby cokolwiek tam zobaczyć. Maszeruję dalej. Jeszcze około kilometra. To jestem na szczycie. Miał to być taki fajny spacerek, ale mówię wam, no ta góra jest wymagająca. Krótki szlak, 5 km, ale tak ostro wspina się pod górę, że w dramat. Ale warto było. Widoki nie z tej ziemi. No i powiem wam, fajnie zagospodarowany szczyt. Ławeczki, stoliki. Miejsce na ognisko wydzielone, wyznaczone. Mało tego, nawet drewno na ognisko jest. Zaraz wam pokażę. O. Miejsce przygotowane. Także jest pięknie. No powiem wam, że 7 poty wylałem. Tak, wszedłem ze szczytu. Teraz jeszcze ten punkt widokowy. No i co, zejdę niżej. Gdzieś wbije się w fajne miejsce w lesie. Zrobię sobie herbatkę, śniadanko. No i sobie troszeczkę pogadamy. Bo ostatnio co niektórzy mi zarzucali, że taki film bez gadania to jest do bani. Także jeszcze popatrzcie, nacieszcie oko pięknymi widokami, bo naprawdę widoczki są przepiękne. Nie uwierzycie, co mi się przytrafiło w drodze powrotnej. Zszedłem ze szczytu, kawałeczek tam tym szlakiem czarnym, było takie małe rozwidlenie, trzy małe ścieżki. Oznaczenia jako takiego nie było, żeby mój szlak skręcał albo co, no. Także poszedłem tą taką bardziej główniejszą ścieżką. No i co? No okazało się, że ta ścieżka jest zła. Zanim się zorientowałem, przeszedłem jakieś, ja wiem, ze 200-300 metrów tak ostro w dół. No i chciał, nie chciał,
jak już doszło do mnie, że coś tu jest nie fair, no to chciał, nie chciał, trzeba było się wrócić. No i znowu te 200-300 metrów pod górę taką ostrą. Masakra normalnie. Także widzicie, jak bardzo trzeba uważać na szlaku. Bo czasami jeden fałszywy krok i później musicie nadrabiać drogi. Ale już jestem na właściwym szlaku. Zboczyłem troszeczkę na bok, żeby zrobić sobie herbatkę, coś do jedzenia, bo godzina za 23, a ja dzisiaj właściwie jeszcze nic nie jadłem oprócz dwóch takich batoników. Także co, biorę się za przygotowanie herbatki. Także mówię wam, w górach trzeba uważać i to na każdym kroku. Ale powiem wam, naprawdę jest bajecznie. Spodziewałem się, że ta górka, ten szczebel, to będzie taka góreczka spacerowa. Taka fajna górka spacerowa, bo to jednak nie jest zbyt wysoko, niedaleko, 5 km. No to myślę sobie tak na lejciku. Nawet kijów nie brałem trekkingowych, bo myślę sobie, ach kurczę, nie będę się wygłupiał, po co mi to tutaj. No i niestety teraz by się bardzo przydały. Na podejściu to jeszcze nie tak, ale schodzić z góry masakra. Muszę sobie wyciąć jakieś patyczki, kiki, żeby można było. Żeby można było bezpiecznie zejść, bo jest dosyć mokro, wczoraj padało. Także jest ślisko. No i można wywinąć orła. Tak, teraz herbatka. Stoi ładnie. No co jest? Wydawało się, że jest równo, jednak nie jest równo. A to nic, damy radę. Dobra, niech się gotuje. Kurczę, ale tu much jest, że dramat. Pewnie gdzieś tutaj mieszka władca much. Bo tych much to jest masakrycznie dużo. No dobra. Trekking mój się dzisiaj fajnie udał. No jeszcze nie mówię, że się udał, bo jeszcze kawał drogi przede mną. Jeszcze ze 4 km muszę zejść. Ale przypuszczam, że będzie szczęśliwie i bezpiecznie. Także dzisiaj jakoś połączyłem wycieczkę w góry razem z lasem. No także przypuszczam, że wszystkim dogodziłem. No i też jest jakaś tam pogadanka. Ale nie bardzo wiem, o czym dzisiaj mam rozmawiać. Chyba tylko tyle, że jest fajnie. I zachęcam was, jeżeli możecie, zachęcam was do tego, żeby odkryć Beskid Wyspowy, bo naprawdę Beskid Wyspowy jest przepiękny. Mało znany, mało ludzi. Na szczycie było tylko dwie dziewczyny. No i właściwie tyle. Po drodze spotkałem parę osób. No ale to tyle. Porównując to do Zakopanego, widzieliście zresztą, co się dzieje w Zakopanem. Moim zdaniem Zakopane jest przereklamowane. A poza tym, jaka przyjemność iść na szlak
gdzie się tak jak w kolejce. Jeden za drugim, jeden za drugim. To jest żadna przyjemność. Tak, herbatka się parzy. A teraz czas coś sobie przekąsić. Co dzisiaj tu mamy? A dzisiaj sobie zrobimy takie jedzonko. Na szybkiego. A niczego sobie. Kada nosiki. Nawet przyjemnie pachną. Właśnie, gdyby nie te muchy. Ale poradzimy sobie i z muchami. No muszę przyznać, że całkiem przyzwoite. Tak, śniadanie, obiad zjedzone. Teraz delektuję się herbatką. Dopiję herbatkę, posiedzę sobie jeszcze chwilę, odpocznę. I ruszam w dalszą drogę. No i co mi więcej pozostaje? Przeprosić Was przede wszystkim, że powstał kolejny taki nieprawilny film. Taki troszeczkę nienaturalny. A z tego względu, że nie jest kręcony telefonem, nie jest kręcony z ręki. Jest tam montowany później. Wiem, że tego nie lubicie, ale co? Nie obiecuję poprawy, bo nie poprawię się pod tym względem. Także przykro mi. Chciałem Was wszystkich pozdrowić, a szczególnie chciałem pozdrowić Centuriona. Wczoraj był w Wadowicach. Przepraszam, nie wczoraj. We czwartek był w Wadowicach. To szkoda, że nie dał znać, że jedzie do Wadowic, do Tomka. Bardzo chętnie bym się spotkał, chociaż na pół godzinki, przywitać się z Centurionem, z panią profesor, z Mariuszem Traperem, z Tomkiem. Ale widocznie jakoś tak nie miał ochoty za bardzo. Ale nieważne. Jeszcze być może będzie okazja kiedyś tam, w przyszłości. No i co, no chciałem pozdrowić wszystkich w ruchu pleśnych. Tych starszych druhów leśnych, tych najnowszych druhów leśnych, wszystkich, którzy zasubskrybowali mój kanał, wszystkich, którzy komentują mój kanał. Fajna sprawa, mówię Wam, to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, jeżeli chcecie się wypowiadać w komentarzach na temat mojego filmu, co sądzicie i w ogóle. To jest naprawdę bardzo, bardzo miłe i bardzo takie dodaje tego kopa, żeby kręcić kolejne filmy. A jakoś tak dzisiaj, wiecie,
nie za bardzo mi chce się gadać. Nie wiem, może to, że zmęczony jestem, nie mam pojęcia. A nie powiedziałem wam dzisiaj, kurczę, mam swoje święto. Teraz niedawno sobie uzmysłowiłem, że dzisiaj jest 17 sierpnia, czyli są moje imieniny. Tak przypadkiem coś im przyszło do głowy, nie wiem, na zegarku sprawdzałem datę, czy nie wiem, patrzę 17. I tak chwilę się zastanowiłem, co mi ta data mówi, kurczę, o co tu chodzi. Ale to się okazuje, że faktycznie, no, dzisiaj są moje imieniny. Także taki imieninowy wypad. Bardzo fajny, dał mi w kość. Ostro dał mi w kość, bo tutaj było naprawdę, naprawdę spore wyzwanie. Muchy! Uciekać! Normalnie tych much tu jest zatrzęsienie. Także ta górka naprawdę dała ostro popalić. Ale fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Człowiek się umordował. Ale jak się wyszło już na górę, to wszystko mija. Chwilę można było sobie usiąść, posiedzieć, odpocząć. Tak jak widzieliście na filmie, bardzo fajnie jest tam urządzone. Także naprawdę coś pięknego. Dobra, żeby już nie przedłużać tego filmu, bo i tak nie oglądacie wszyscy do samego końca. Trzymajcie się w każdym razie. Trzymajcie się cieplutko, zdrowo. No i co, do zobaczenia na kolejnej wyprawie, a gdzie to jeszcze zobaczę, nie wiem. Ale gdzieś na pewno będzie. Do zobaczenia. Piątka dla was, trzymajcie się. Cześć.